Serdecznie witam pierwszy czteroletni Matfis. Jeżeli oglądacie mnie tego dnia, co kręcę, to dzisiaj jest czwartek. Ale oficjalnie jest to lekcja poniedziałkowa. Kręcę dzisiaj, bo w poniedziałek mam 5 nowych godzin lekcyjnych i nie chcę mi się w niedzielę, o się nie chcę. Byłem kręcić 5 filmów jednego dnia w niedzielę, więc to byłoby zbyt dużo, tak? Więc ja się tak wkopałem, zapomniałem nakręcić wcześniej filmu, tak, a czwartek, w piątek mam troszeczkę mniej lekcji, teraz w maju, czerwcu. A właśnie w poniedziałek i we wtorek najwięcej. I w tym momencie nagle się wkopałem, patrzę, 5 lekcji, rety, tak? Więc dzisiaj kręcę lekcję dla Was. I to jest ostatnia lekcja w tym roku szkolnym, moi drodzy. Tak. Dlaczego ostatnia? To poniedziałkowa lekcja? No bo w środę, gdzie mamy dwie lekcje fizyki, jest matura z fizyki i w tym momencie jest oficjalnie dla nas dzień wolny od zajęć edukacyjnych u nas w szkole, tak? Środa. Tak było planowane, jak byłoby w maju matura też była, miała być, w czasie fizyki miała być wolna, ale wtedy matura z fizyki miała być w poniedziałek, teraz wypadła w środę, no trudno się mówi. Tak? Zresztą to, co chcieliśmy, zrealizowaliśmy bez problemu, robiąc więcej niż od nas chciano, tak? Rzecz jasna. Zresztą to widzieliście. Ostatni sprawnie zbrojny szczytny troszeczkę Was przypiliło, tak, niestety. Dzięki za wysłanie tych niektórych rozwiązań, bo ja naprawdę nie byłem w stanie przewidzieć wszystkich Waszych wariacji na temat któryś z zadań. Naprawdę nie jestem w stanie, tak. To jest ten minus nauczania zdalnego, te sprawdziane, tak. Nieważne, w jaki sposób bym te sprawdziany robił, czy byście zadania mi pisali na kartce i wysyłali mi skany, czy w ten sposób, to nie ma większego znaczenia. Ja osobiście wolę ten sposób niż czas skany się bawić, tak? Bo wtedy w komputerze albo to miałem drukować, albo ja w komputerze nie lubię analizować zadań jeden po drugim. Tam pojedyncze zadania, jak ktoś na przykład Marek wysyłał mi, to nie ma sprawy, tak? Ale jak byłoby ich więcej, 30 prac kasowych, tak, zeskanowanych jeden po drugim, a jeszcze jak znam życie, tak żona się bawi, jeden w poziomie skanuje do góry nogami, czy jakości są kiepskie, tak, to niektóre, więc bym zwariował, tak, tak jak jest lepiej, z tym, że ten minus, ja nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich Waszych możliwych, niestety błędnych w tym momencie rozwiązań, tak, za które byłby jakiś normalny punkt, a tutaj nie ma punktu, było zero, tak, ale wysyłaliście, ja to przeanalizowałem, najczęściej chyba za każdym razem podciągałem te punkty i przeliczałem punkty, przykład inni też zyskiwali, tak, w tym momencie, więc pamiętajcie, jak tak na przyszłość potrzeba. Jeżeli od września byśmy nie wrócili, to pamiętajcie o tym, że tak byłoby. Ale mam nadzieję, że wrócimy we wrześniu. Skończyliśmy dział. Została nam jedna lekcja. Tak naprawdę normalnie nie marnuję, ale nie widzę potrzeby, nie widzę sensu w tym momencie rozpoczynać jedną godzinę lekcyjną z nowego działu. Tak? Tutaj naprawdę najmniejszego sensu nie widzę. Tak? Więc chciałem tylko tę jedną lekcję, tak, no zrobić tutaj podsumowanie tego, co mieliśmy do tej pory. Mam na początku niektórzy mieli problem rozruchowy, tak? Ale nie ma co się dziwić. Szkoła podstawowa to było zupełnie coś innego niż gimnazjum. Z gimnazjum przejść do liceum to już było coś dla niektórych, tak? To już było znaczny przeskok. Dla Was było to jeszcze większym przeskokiem. Tak? Nie czarujmy się. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Wy nie mieliście, dopóki to było w szkole, nic prościej niż wcześniej trzyletnie liceum, tak? Nie robiłem prostszych sprawdzianów, nie robiłem prostszych tematów, tak? Normalnie tak jak oni. No w końcu fizyka jest jedna, tak? Jeżeli mamy rozszerzenie, to musi być porządne rozszerzenie według mnie, a nie piąta woda po kisielu, coś co miałoby być nazwane tylko rozszerzeniem, niby tak? To znaczy, mieliśmy sporo godzin, więc mogliśmy spokojnie wszystko zrobić. Żałuję, że akurat bryła sztywna trafiła, bo energii mi nawet tak nie jest żal, tak, energii, bo energia taki bardziej teoretyczny, tak, program, tematy, ale bardzo żał mi tej bryły sztywnej, że robiliśmy ją w formie zdalnej, tak. Dlaczego? Sprawdziany. Ten sprawdzian, który mieliście, o, z energii też właśnie, jeżeli chodzi o sam sprawdzian. Sprawdzian z energii i z bryły sztywnej, to Was może zaskoczy, poraży. W wersji zdalnej zrobiłem prostszy niż w wersji szkolnej. Bałem się,
nie mając kontaktu z wami, takiego twarzą twarz, jak to wyjdzie, nie ma co ukrywać. Naprawdę bałem się. Uwierzcie mi, ten zbyt sztywny też był prostszym zadaniem, sprawdzianem. Ale może nie aż tak prostszym, nie o tyle prostszym, co z energii. Bo tutaj ciężko było zrobić wyraźnie prostsze sprawy. To w końcu zupełnie nowy, zwariowany dział dla was. To było pierwsze coś zupełnie nowego. Tak? Tamte działy też były zwariowane pomiędzy tym, co było, na przykład zderzenia. Tak? Ale zapewniam was, że jeżeli chodzi o energię, to dałem wam znacznie prostszy sprawdzian. Prawie na poziomie matury. Tak? Ale na pewno, zaufajcie mi. Spytajcie się obecny chyba drugiej C, jaki mieć sprawdzian z energii, jakim dowaliłem. Wam no, naprawdę no, trudno było to zrobić. To, że mówicie, że niby rozwiązujecie zdania, no to był oddźwięk, co zrobić. Pamiętacie, coś tam zrobiłem, tam dodatkowe zdania, no ale mimo wszystko nie widziałem was. Nie widziałem, jak sobie radzicie z tym wszystkim. To. Ale poradziliście sobie jednak to, co było, poradziliście sobie bardzo dobrze. Nie wiem, na ile uczciwie rozwiązywaliście testy, czy mieliście kontakt z innymi, czy mieliście podręcznik zeszyty pod ręką, nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Zostawmy to jako tak milczeniem na labok. Tak? To i tak wyjdzie później. Będziemy robić powtórzenia na przykład przed maturą. To wyjdzie. To i tak trzeba będzie jeszcze raz powtórzyć wszystko. Tak? No dobrze. Jaki był ten rok? Mam nadzieję, że z waszej strony dobry. Tak? Dużo się działo. Z fizyki też mieliście niezłe osiągnięcie, jak na pierwszaków. 3 bodajże osoby, jak po pamięć nie myli, na etapie rejonowym olimpiady fizycznej, więc całkiem, całkiem nieźle. A mówiąc szczerze, chyba nigdy w żadnej klasie pierwszej 3-letniego liceum nie miałem 3 uczniów, którzy byliby na etapie rejonowym olimpiady fizycznej. Chyba nie, nie jestem pewny teraz. Więc jesteście w czubie. To mogę wam powiedzieć, tak? Jak na uczniów po podstawówce, po szkole podstawowej, którzy mieli tam fizykę naprawdę w sposób różny, powiedzmy, to poszło wam całkiem nieźle. Do tego jeszcze osiągnięcia troszeczkę w innych konkursach fizycznych. A więc było według mnie dobrze. Tak? O! Żeby się śpiący. Tak. To w końcu jest już 9 minut po północy. A o pierwszy będę wysyłał. Tak. O pierwszy będę wysyłał ten film do internetu. Mam nadzieję, że było dobrze. Z mojej strony mam nadzieję, że ten rok też stwierdziliście, że było w porządku. Starałem się was uczciwie ocenić. Tak, dokładnie tak, jak powiedziałem we wrześniu. Tak robiłem. Więc i tak mam zamiar robić dalej. Po wakacjach się nie powinienem zmienić. Nie wiadomo, jak to będzie. Mam nadzieję, że było w porządku. Co to jeszcze powiedzieć takiego istotnego? Osoby, które napisały pracę badawczą, chyba u was ktoś był, nie jestem pewny, niech się przygotuje na forum młodych badaczy w przyszłym roku. Ktoś chyba był, nie wiem, że z kasy 3-letniego, czy od was ktoś ode mnie, ktoś miał jakąś pracę, projekt badawczy. Osoby, które miały projekt badawczy, przypominam, którym tak. O, były chyba 3 osoby, z czego jednej to podniosło faktycznie ocenę, a pozostałym dwóm chyba już nie, bo już nie było, nie. Na pewno jednej podniosło, jednej nie podniosło, a trzeciej nie pamiętam. Tak? Więc te 3 osoby, o tym projekcie badawczym, jedna osoba napisała to tak średnio, tam był plus minus, jak wpisałem, a te 3 osoby przygotują się na przyszły rok na forum młodych badaczy, żeby było jasne, tak? Taki jest mój warunek. Tak, tego podniesienia oceny w klasach matwizowych. To jest jedna sprawa. Oczywiście Marek z tym swoim projektem też, rzecz jasna. Forum młodych badaczy, czyli 4. Tak? W przyszłym roku.
A tak co? No przygotuję dziś na przyszły rok. Jeżeli ktoś chce do olimpiady, no to nie ma co ukrywać. Rest ich holiday do roboty. Z podręczników szkolnych. To wiadomo, najlepszy byłby jednak Kozielski, którego formalnie już teraz nie ma po programie, ale cały czas czerwony Kozielski, trzyczęściowy. Chyba, że ktoś ma dostęp do niebieskiego, starszego Kozielskiego, jest jeszcze lepszy. Tak, jeszcze tam jest więcej materiału. Tak. Jaki podręcznik? Część druga waszego podręcznika, który mamy cały czas, nowa era. Ale tak naprawdę, jak zobaczyliście, mam nadzieję, jeżeli ktoś nie będzie go miał, nic się nie stanie. Mówię uczciwie, tak? Jeżeli chodzi o zadania, o zbiór zadań, warto mieć, jeżeli ktoś myśli o olimpiadzie, jeżeli ktoś myśli o maturze, zbiorów zadań nigdy za wiele. To od razu wam mówię, tak? To, że też nie, ja nie potrzebuję zbiorów zadań, bo ja mam tych zbiorów zadań pełno, a tym bardziej, nie ma co ukrywać, w trakcie koronawirusa tyle zeskanowałem zbiorów zadań. Maturzystom. Wreszcie zrobiłem to, o czym marzyłem właśnie. Nie miałem nigdy na to czasu. Tutaj maturzystom musiałem przygotować lekcje jeszcze w marcu, kwietniu, więc skanowałem dzień po dniu każde działy praktycznie, tak? Więc mam tego sporo zeskanowanych różnych zbiorów zadań. Nowej ery również. Tak? Ale lepiej mieć swoje własne, więc żeby było jasne. Tak? Do matury, do olimpiady też. To nie są zadania olimpijskie, ale zawsze wychodzę z założenia. Rozumiecie fizykę? Tak? Trzeba rozumieć fizykę na jakich zadaniach, tak? Trzeba ćwiczyć te zadania, ćwiczyć jeszcze raz ćwiczyć zadania. Tak? Więc jeżeli ktoś myśli, a każda osoba, która zdobyła szóstkę, a nawet piątkę, ma zadatki na to, aby coś wyszło z tego. Jasne? Dziewczyny, wy ogarnijcie się, startujcie. Dzieciak tej szkoły nie było dziewczyny finalisty olimpiady fizycznej. Jasne? Próbują dziewczyny wystartować. Na etapie szkolnym, do etapu rejonowego dostają się, tak? Dalej żadnej się nie udało przeskoczyć. Najdalej była dziewczyna na etapie doświadczalnym, jedna. Brakowało jej 2 punktów, żeby awansować do finału. Odwołała się, nie wyszło. Tak? Więc dziewczyn jeszcze nie było. A tutaj paru osób, nazwiskami nie będę wymieniał, rzecz jasna, ale naprawdę widzę potencjał, jasne? Oczywiście trzeba chcieć, może bardziej myślicie o matematyce. Nie będę się gniewał, żeby było jasne, tak? To jest wasze życie, wasz świat, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. O olimpijczyków, akademie wyższe, uniwersytety się biją, autentycznie się biją, tak, o nich. Więc czy to będzie olimpiada fizyczna, czy matematyczna, czy innowacji technicznych i wynalazczości, na przykład Marek już ma Glade z tego roku, czy olimpiada wiedzy technicznej, czy astronomicznej, tak, to przynajmniej odmówię o tych olimpiadach, których tutaj z mojej strony, tam te 4 olimpiady, tak, mamy, to naprawdę się biją, to od razu mówię, tak, warto spróbować swoich sił, tak. Więc w przyszłym roku was zapraszam. Wakacje jednak tego nie róbcie, chyba że ktoś z nudów będzie chciał, tak? Mamy. I no to będzie chyba na razie z takiego podsumowania wszystko. Aczkolwiek to jeszcze nie koniec filmu, jeszcze parę minut filmu będzie. Mała niespodzianka. Na razie mówię hejka, ale jeszcze coś będzie. Gorąco dzisiaj. Ciepły dzień. Prawdziwe wakacje. Co? Tak, zostały jeszcze tam 1-2 dni. Nie wiem tam ile jeszcze, kiedy to będzie wpuszczone. Kiedy to puszczę w internecie. Czas na wakacje, moi drodzy. Życzę wam pogodnych, wesołych, radosnych i wielu wrażeń w czasie wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Mam nadzieję, że wrócimy do szkoły, co? A nie ciągle przez internet. Lepiej hej, jak w szkole to wszystko wygląda. No, do zobaczenia. Bez odbioru zostawiam. Na razie. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram. Szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw,
że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem, często jest mi dobrze, czasem niewygodnie. Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat, że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem, zaraz będą święta, w święta jest dobrze. Potem już półrocze stopnie każdy widzi, no więc czemu tata chodzi i się dziwi, że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły i chodzę za gatą, wiosna już przyszła, nie ma rady na to. Uczyć mi się nie chcę, no ale się przymuszam, po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie wzrusza, że jeszcze tylko kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi, starsi do pracy, a do szkoły młodzi. Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie, wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej, że jeszcze tylko maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem, stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem. I rób ta co chce ta, ale najpierw pomyśl ta, już koniec nauki, błąka mi się myśl ta, że jeszcze tylko, no co, no nic już nie zostało, to znaczy wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam rację, wakacje znowu są. Wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam rację, wakacje znowu są. I koniec wakacji i śpiewamy od nowa. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, szóstki i piątki i jedynki nieraz. I td, i tp, i td, i tp, i td, i tp, i td.